Witam ludzi żużla. Sezon w pełni. Wreszcie doczekaliśmy się. Ruszyły Mistrzostwa Europy. Runda w Bydgoszczy to była prawdziwa perełka. Ruszyły rozgrywki ligowe, które może jeszcze nie grzeją nas do białości, ale robi się coraz ciekawiej. Wkrótce wystartują niższe klasy rozgrywkowe i do boju ruszą młodzieżowcy. Za nimi i za tymi rozgrywkami na niższych poziomach tęsknię najbardziej. Nigdy tego nie ukrywałem. Ale dziś wracam do kontrowersji. Niekoniecznie tych związanych z meczem Stal Włókniarz, który został przerwany po 10 wyścigach, bo od tego są mądrzejsi ode mnie. Ja chciałbym zrobić wycieczkę w przeszłość. Konkretnie w rok 1995. Ląduję w maju, 28 dzień najpiękniejszego zdaniem wielu miesiąca w roku. To był czas, kiedy w Lublinie na stadionie Motoru miejscowa ekipa miała się zmierzyć ze Stalą Gorzów. Niestety mecz nie doszedł do skutku. Dlaczego? Ano dlatego, że kilkanaście godzin wcześniej w Warszawie odbył się turniej o Puchar Herosa, turniej indywidualny. Wygrał Tomasz Golob, drugi był nieodżałowany Rifsajt Gariejew, trzeci Piotr Świst, a czternasty Ryszard Franczyszyn. Franczyszyn i Świst mieli dzień później mecz w Lublinie, do którego pojechali, ale niestety zapomnieli licencji z Warszawy. W związku z tym książeczka zdrowia oraz prawo jazdy, wówczas wymagane do tego, żeby startować w zawodach, nie wystarczyły. Sędzia Marek Wojaczek, arbiter meczu Lublin kontra Gorzów, nie dopuścił ich do startu. Gorączkowe poszukiwania dokumentów zakończyły się sukcesem, ale pośrednio, ponieważ okazało się, że właśnie licencje są w Warszawie, a odnalazł je Marek Kraskiewicz, menedżer kadry polskiej, który maczał palce w organizacji sobotniego turnieju w stolicy. Pan Kraskiewicz zapewnił, że przywiezie oba wymagane dokumenty przed końcem meczu. I choć pierwotnie była zgoda na to, żeby spotkanie w Lublinie się odbyło, to ostatecznie arbiter spotkania je odwołał ku smutkowi zarówno kibiców, jak i telewizji Kanał Plus. Właśnie wtedy raczkująca stacja Kanał Plus w Polsce postawiła na transmisję z tego meczu, który, jak wiemy, już teraz nie odbył się. W związku z tym było bardzo gorąco, nerwowo i nieprzyjemnie. Dodam jeszcze, że Kanał Plus, aby porozumieć się z Kraskiewiczem, pożyczył organizatorom komórkę, jedyną komórkę na stadionie. Takie to były czasy. No ale nie było wesoło. Nie było wesoło, ponieważ mecz został odwołany, walkowerem wygrywa Lublin, a w meczu towarzyskim pozbawiona Śwista, Franczyszyna i nawet Chemila, który nie wyjechał na tor, gorzowska Stal wygrała 48-41. Jak widać, Motor Lublin był słabiutki w tamtym czasie. No i wszystko jesienią się wydało na dobre. Motor się rozpadł, spadł z ekstraklasy i wrócił do niej dopiero w roku 2018. Później, drodzy Państwo, później zaczęła się wielka, gorączkowa, ogólnonarodowa, żużlowa dyskusja, co dalej z tym fantem zrobić. Ponieważ duch sportu uleciał w powietrze, a litera prawa okazała się dużo ważniejsza, mecenas Jerzy Synowiec i wiele osób, które z nim współpracowało, a Synowiec był wtedy prezesem Stali Gorzów, postanowili walczyć o to, aby mecz można było powtórzyć. Listy były wysyłane właściwie każdego dnia, czy to do PZM-u, czy to do GKS-Żytu, czy do lubelskiego Motoru. Pod naciskiem mediów, pod naciskiem również kibiców, spotkanie zostało powtórzone. Do powtórki doszło 6 sierpnia, nieco ponad 2 miesiące po niesławnych wydarzeniach z Nadbystrzycy. W powtórce jeżdżące w krajowych składach zespoły okazały się już dużo bardziej przygotowane do spotkania, licencji nie zabrakło, a Motor przegrał z gorzowską Stalą 35-54. Sprawiedliwości stało się zadość, można powiedzieć. Drużyny jeździły w krajowych składach, a żużel w Lublinie w tamtym czasie był mało popularny, o czym świadczy frekwencja. Jak informuje reporter tygodnika żużlowego, na stadionie zasiadło około 1300 widzów. Taka historia to nie jedyny moment, który wzbudzał kontrowersje w przeszło 70-letniej historii polskiego żużla, zwłaszcza tego ligowego, ale chciałbym, żeby były to tylko takie epizody z przeszłości.
Wiem dobrze, że tak nie będzie, bo życie nie znosi próżni i emocje, nie tylko te pozytywne, krążą wokół nas jak wrony w zimną noc. No cóż, mam nadzieję, że ta kolejka, która rozpocznie się dzisiaj, a skończy w niedzielę, będzie pozbawiona burz, zarówno tych nad nami, jak i jakichkolwiek innych scysji w parkingu i na trybunach. Wszystkim życzę miłego tygodnia. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.